W dzisiejszym odcinku Dominik Abus i jego auto z wydechem głośnym jak F-16. Podczas nagrania busa zatrzymała policja. Cały materiał akcji z policją dodam osobno za kilka dni. Subskrybuj, żeby nie przegapić materiału. Opel Meriva dojechał pod łódzkie granice prawie. Jest z nami Dominik Abus. Siemano. Dzisiaj będziemy nagrywać twój najlepszy daily car. Cukierek, ja uwielbiam ten samochód. Zresztą cały świat, cały internet o tym dobrze wie, że Abus jeździ na co dzień Twingo, no. Bo bardzo ładny, no i adekwatnie rozmiarami swojej. Nie wiedziałem, że będę miał większe auto od swojego. Dobra, zabawiamy Ubera. Dobra, Uber. Czekamy. No i taki Uber. Kurczę. No to ja rozumiem, to ja rozumiem. Wszystko dla żony. wszystko dla żony. Też kiedyś nagrywałem S-klasę w Maybachu na Uberze. To tutaj podobny temat, S63. Znaczy to jest 400D. Tak? Tak, to jest 400 diesel, bo wiesz co, ja dużo jeżdżę, Iga dużo jeździ w trasy. To jest 400D, założony jest oryginalny pakiet 6.3 w Mercedesie. Okej. Od 6.3, ale samochód jest ogólnie 400 diesel, nie? Bardzo jestem zadowolony. Teraz słychać. 7,5 litra pali ten samochód, powiem ci, 40 tysięcy przebiegu ma, generalnie jest nowy. Bardzo zadowoleni jesteśmy z tego samochodu. Zresztą moja żona, bo ja to wiesz, ja to tam nim jeżdżę. Ty to Twingo. Ja powiem ci, wiesz, ja po budowach jeżdżę tym Twingiem i ogólnie, nie wiem, Corvettą i Mercedesem, no to szczerze mówiąc, to jest samochód dla Igi i zresztą... Widać. Jest napisane. Widać, podpisane. Ale zajebiste wnętrze. Ja od dzieciaka, wiesz, mam szajbę na punkcie samochodów generalnie. Okay. No, wiesz, kocham samochody, uwielbiam samochody. Czy drogie, czy tanie, nie ma dla mnie znaczenia. Teraz jestem właśnie na etapie, nie wiem, będę kombinował może jakiegoś klasyka, wiesz, pięknie, takiego do garażu, nie? Może powiemy Robertowi, tak już wkraczając w marzenia, co nam się podoba. O Jezu, no wie. Rolls, ale jeżeli chodzi o sportowe, to ja to powiem ci, dla mnie Pagani, nie? Wszystkie, wiesz, te Koenigseggi, Pagani, no, okay. Jak wiesz, jakbym był miliarderem, no to na pewno bym miał ze 100 takich samochodów. Jakbym był miliarderem, to co przed nami, Opel Meriva. Właśnie minęliśmy. No to pół żartem oczywiście. Ja powiem ci, nie musiałbym kupować, wiesz, jakichś tam domów na wyspach, wysp, nie wiadomo czego. Jeden hypercar i wystarczy. Mieszkałbym w tym domu, w którym mieszkam, generalnie garaż bym miał po prostu uzbrojony, tak wiesz, konkretnie. No nie wiem, wygram teraz na przykład, nie wiem, miliard dolarów i co to w moim życiu zmieni? Moje życie by się stało wtedy próżne, już bym nie miał, wiesz, żadnych marzeń praktycznie, bo na wszystko byłoby mnie stać. Dużą część tych pieniędzy rozdałbym na cele charytatywne. Prawdopodobnie zostawiłbym jakąś tam, wiesz, kwotę taką, żeby zabezpieczyć swoich trzech synów, żeby mieli w życiu lekko, bo do tego dążę, a generalnie ten miliard dolarów nie dałby mi jakiegoś takiego, no wiesz, no nie wiadomo jakiego szczęścia, no nie? Pięknie. Zdrowie jest najważniejsze. Zdrowie, wiesz, ja to powiem ci szczerze, dla mnie tam takie rzeczy jak, no, takie, wiesz, no, najważniejsze priorytety życiowe to jest, nie wiem, no, miłość, rodzina, zdrowie i to wszystko. A wiesz, jak jesteś normalnym człowiekiem, dobrze myślącym, to pieniądze zawsze jakieś tam zarobisz, tak? Mniejsze, większe, ale zarobisz, tak? Bardzo dziękujemy. Teraz dzięki. Za podwózkę, do potem. Telefon Dominik. Pierdolona jest, konkretnie ta jest, ale... No, i wygląda fajnie. No. Długi. Ona jest cała wszystko. Ja nie lubię, patrz, jak ja mam dać za jakieś 6-3 AMG na przykład 1 000 000 zł i to mam palić 25 litrów, to po co mi to tak naprawdę? Tutaj masz za połowę pieniędzy samochód i jest moim zdaniem 2 razy lepszy. Słuchaj, ja tym Twingiem zrobiłem w 2 lata 100 tysięcy kilometrów, tym Twingiem. To powiem ci, jak jeździłem, nawet w nim trasy jeździłem, to zawsze jak gorąco było, bo tam klimatyzacji nie ma, korba, wiesz, klimatyzacji nie ma nic, wspomagania, to ja otwierałem szybę, nogę wystawiałem do niej i po 200 kilometrach to jechałem tak szybko, że wysiadałem z niego i patrzyłem, czy ja jadę w ogóle, wiesz. Musiałem sprawdzić, czy ja jechałem, czy stałem, czy nie. To co, odpalamy dziada? Odpalmy dziada. Nie wiem, nic nie słyszę. Mówię, że gada dobrze. To gada głośno. Oni są sieci, są zadowoleni bardzo zawsze, wiesz. Pal tego Rena. O, w dupę. Je pierdziele. Natomiast temat jest taki głośny, że wy tego nigdy nie widzicie poza kamerami, ale ja zawsze robię sobie taki myk, czyli bicepsem zasłaniam prawe ucho, a palcem lewe i naprawdę to jest samochód, w którym trzeba to zrobić. Jezu, piękna jest. Piękna. Zobaczcie na te dokładki. Bardzo mocne dokładki, które ledwo wchodzi.
A i tu już przytarte. Ale no niestety, to jest taka, taka filozofia. Perfumy, ja nie używam zapachów. Zawsze tutaj. A dziękuję bardzo, nóżki zaperfumowane. Cyk, 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 już jest sympatycznie. Pięknie. Ja lubię samochody, dbam o samochody. Wczoraj rozegraliśmy swoje ostatnie spotkanie w grupie z Argentyną. Jestem ciekaw waszych wrażeń po meczu, możecie napisać w komentarzu, jak wam się podobał mecz. Korzystając z chwili, pozwolę sobie przypomnieć jeszcze raz o ofercie naszego partnera Daily Vlogów, czyli STS, który przygotował dla was nawet do 1660 zł bonusu. Mimo że rozgrywki grupowe się kończą, to nie kończą się emocje, bo nadal trwa też akcja Wygraj Mundial, w której za wykonywanie zadań odbieracie nagrody. Im więcej ich wykonacie, tym więcej kasy dostajecie. W każdym etapie po stówce łącznie jest 5 etapów. Niedługo zaczynają się też rozgrywki 1/8 finału mistrzostw, więc to idealna okazja do skorzystania z bonusu zakładu bez ryzyka do 100 zł. Przy okazji na horyzoncie też ostatni mecz grupowy Brazylijczyków. Pamiętajcie o ofercie z kodem HIGHFIVE. Link do rejestracji jest w opisie, tam gdzie zawsze. Sprawdźcie i pamiętajcie, oferta jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. W 2018 wyszła Corvette ZR1, nie? No i mówię, muszę ją mieć. Moim zdaniem ten samochód jest pod każdym względem lepszy niż Ferrari czy Lamborghini, gdzie Lambo i Ferrari też oczywiście bym chciał, bo to są kultowe samochody. Wyglądem nie odbiega od żadnego Lambo, zresztą co widać. Ja powiem ci, ja ogólnie jeszcze spacerowo jeżdżę wolno, bo nie potrafię jeździć jakoś wyczynowo, można powiedzieć, że tam jestem mistrzem prostej. Ale nie lubię też męczyć samochodów, nie lubię katować, to ci mówiłem wcześniej, nie lubię palić opon, kurwa, to nie dla mnie, to jest głupota, no nie? Ja po prostu samochody szanuję, wiesz, szanuję, no może tak. Panoramiczny dach, bo ja nie chciałem tego, wiesz, dachu karbonowego, ja lubię, wiesz, bardzo kabriolety, targa, no ale jest różnica między Z06 a ZR1. Kolosalna różnica, no. Kolosalna, przede wszystkim, możemy to nagrać. Jak patrzę na tą maskę, która zabiera ci pół widoczności. To jest tu od Fipoga, kurwa, tu na tej masce to można w Fipoga grać. No, dosłownie. Bardzo szeroka. Bardzo szeroka i właśnie to jest bardzo duża różnica między Z06, gdzie Z06 jest pięknym samochodem, bo też jest szeroka, niska, no ale tu jest ten samochód jest, wiesz, dużo szerszy. Niesamowity wóz, który wymaga specjalnego traktowania, dlatego teraz widzicie pogoda, ujęcia. Pogoda na Mordkapu krzyżowała strasznie plany, nie? Dokładnie. Tak, bo cieplej, wiesz. Dokładnie tak, ale to nie zmienia faktu, że w tym miejscu zrobimy bardzo ładne przebitki. Jakie było twoje pierwsze? A mój pierwszy samochód? Pierwszy samochód. Mały Fiat 126P. Maluch, no nie? Nawet jeździłem nim, powiem ci, do kostki. Wyrwałem przedni fotel, żeby wstawić tam zagęszczarkę i w trójkę jeździliśmy, zaczęliśmy jeździć do kostki, no nie? Znaczy, otworzyłem firmę budowlaną, no nie? Tak się zaczęła moja historia właśnie z drukarstwem. Robię to cały czas do tej pory i pierwszym moim samochodem był maluch, nie? Czyli to, do czego teraz nawiązałeś, zajmujesz się na co dzień oprócz bycia w mediach? Mediami, tak, firmą budowlaną, tak. Od 23 lat. Od 23 lat? To ile ty masz lat? 43. Okej. Okay. Bardzo lubię to robić generalnie. Mi się nie podoba w oryginale ZR1, bo ma gołą tą dupę, nie? Tył samochodu, a tutaj... Zobaczmy, jak teraz wygląda. Tył tego samochodu wygląda tak, wiesz, bardzo potężnie, nie? Potężny. Dwa dyfuzory, które są po obu stronach. Po lewej i prawej stronie od wydechów. Jak już jesteśmy przy tyle, no to mamy cztery trąbki, które grają chyba trochę mocniej niż seria. No, powiem ci szczerze, tak. Tu jest program do tego wydechu. Dla mnie ten samochód to może mieć 300 koni, bo mi to w zupełności wystarczy. Ja samochodami nie wariuję. Jeżdżę spokojnie, wiesz, wszystkie więcej czyszczę niż, więcej pielęgnuję niż jeżdżę, o może tak. Mogę ci powiedzieć tak z ciekawości, że przez 2 lata ten samochód to odciąłem może ze 3 razy, nie? A tak to jest, wiesz, 120-140 po trasie, maksymalnie 160, wiesz, easy driver, nie? No i to też ciekawe, co wspomnieliśmy wcześniej o masce. Ta maska to jest 1:1 ZR1. Tak. Ale... Oryginalna maska między, wydaje mi się, że koszt 70 tysięcy złotych na pewno. Ale tak myślę, że na chwilę obecną to około 100 tysięcy, oryginalna maska, więc my tą maskę robiliśmy, ale to mówię, też trzeba by zapytać Piotra. Robiła to jakaś tam firma, która zajmuje się, wiesz, właśnie karbonami z Łodzi, ale no ta maska jest generalnie no,
1-1 do oryginału, nie? Dokładnie, no i zamiennik, dlatego dużo, dużo bardziej się opłaca przede wszystkim, a jeżeli coś wygląda tak samo... Oczywiście, no to... jak ktoś będzie chciał, to ja mogę powiedzieć, jak przerobić taką korwetę, żeby była jeszcze lepsza niż ZR1. Jest lepszy niż ZR1, bo tak, połowa tych pieniędzy, a ZR1 nie jest tania, bo na chwilę obecną chyba kosztuje ponad 1 000 000 zł. No, na pewno, sobie. Na pewno kosztuje ponad 1 000 000 zł, więc przyjmijmy, że jest to tam załóżmy 55-60% tych kosztów, tak? Masz samochód ten sam, bo różnią się, osiągi są mniej więcej takie same, więc ja sobie tak pomyślałem, jak ja mam dać 1 000 000 zł za 100 koni więcej, bo ta ma 655, tamta ma 755, czyli to jest tak. 100 koni i różnią się błotnikami, zderzakami, no optycznie, no to wiadomo, to jest zupełnie inny samochód, tak? No to ja wolę kupić Z06, przerobić, włożyć z nią jakieś tam pieniądze, no i po prostu mieć ZR1 za pół tych pieniędzy, tak? Tak, ale też przy twoim trybie jazdy no, ciężko dokładnie. Byłoby jeździć ZR1 nawet, bo oprócz tego, że tamta jest w manualu, to jest tak zrywna, tak dupą lata, że... Ale to jest to samo, bo ona ma mocy dołożone, ona ma tą moc co ZR1, bo ona okay. ma... To jest 700, ona ma powyżej 700 koni, okay. to ona, powiem ci, to no, dopierdziela strasznie, no nie? Z tej perspektywy... Względem seryjnego zderzaka to jest przepaść. To jest moim zdaniem jest to najbardziej flagowa, najładniejsza korweta, jaka wyszła do tej pory z fabryki. 6.2 kompresor, nie? 6.2 kompresor, 600, fabrycznie 655 koni, chyba ona ma, czy 658. V8 kompresor, LT4 chyba silnik, tak? I więcej ci nie powiem, bo nie mam wiedzy, nie znam się. Planujesz powiększyć swoją kolekcję? Samochodów? Dobrą inwestycją będzie Ferrari, ta Italia, nie? Ta V8 wolnossąca, bo to pójdzie w cenę, moim zdaniem, nie? Tak, tak samo jak Viper na przykład. Ja też pomyślałem o tym aucie inwestycyjnie. Tak, auto, które nigdy już nie straci na wartości, a ja kupiłem je w takim stanie, że... Wtedy żółtego, nie? Tak, ile przebiegu? 9000 przebiegów. Przyjadę do ciebie, go obejrzę. No koniecznie, musisz. Bo ja powiem ci, mi się te Vipery strasznie podobają. Byłem, nawet jednego oglądałem, ale stan tak mi nie odpowiadał za bardzo tego samochodu i tam... Kurde, on dość problematyczny jest, no nie? No to tutaj jest... Tam jak wysiadasz, może się oparzyć, jak w motorze, nie? Dosłownie, szyby trzeba sobie dokupić do drzwi. I ta linia, no... Maska robi dużo w tym samochodzie. Jedziemy dalej. Popatrzcie, jak się pali do jazdy. Pięknie. Jeszcze ostatnie spaliny. Pana płacę podatki, nie... Tak jak wspomniałem na początku materiału, to nie wszystko, co dzisiaj nagraliśmy. Abusa zatrzymała policja. Całe nagranie z policją wrzucę osobno za kilka dni. Subskrybuj, żeby nie przegapić. Do zobaczenia.